Mocny, 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 ja pójdę tu niżej. Jak go muszę stąd wyciągnąć. O, muszę go stąd wyciągnąć, bo tam jest tyle zaczepów, że... Idę do siebie. Nie, nie, źle, źle, źle. Teraz. Do góry? Dobra, stój. Nie, nie, nie ponu. I bokiem, bokiem. Owszem. Dzień doberek, mały zielony boberek. Dzisiaj pamiętam... Co to jest? Dzisiaj pamiętam, jak zrobić wstęp. Na poprzednim filmie się zamotałem, bo za dużo wypiłem. Nie no, nie piję, tak więc się nie zamotałem. Rano zajechałem i co? I 0 stopni. Skrobanie szyb, zimno. Ryba pewnie zamarzła, więc będę łowił rybę spod lodu. Później ma być 9 stopni. Specjalnie usiadłem tam, gdzie słońce będzie mnie ogrzewało za chwilę, żeby nie marznąć. A jak ryban zareaguje na ten spadek temperatury? Nie wiem, ale się zaraz dowiem. Mam nadzieję, że bardzo dobrze, że jak się trochę ochłodzi, to będzie chciała wyjść do słońca, które później właśnie ociepli wierzchnią taflę wody. No i ja mam nadzieję to wykorzystać. Dzisiaj będę łowił troszkę inaczej niż normalnie. Wędki ustawione, bo jedna będzie w prawo, druga w lewo. Niestety po prawej stronie nie mogłem znaleźć miejsca na bombkę, ale to zaraz wam powiem. Co jeszcze? W sumie wszystko. Zostawcie to trzeba, lecimy. Dzień doberek po raz drugi. O matko, co on dzisiaj tu ma? Z pomba za 10 zł. Dobra. Dzisiaj nie wyrzucam kukurydzy z metod miksem, tylko dzisiaj wyrzucam samą kukurydzę, ale muszę zobaczyć, czy ja w ogóle to wyrzucę tym sprzętem. Czekaj, chyba nie tak. Jak to się obsługuje? O co tu chodzi? Jak to działa? O, chyba tak. Dobra. To jest w ogóle z pomp 20 gram. Mam tam wyznaczone swoje miejsce i chcę sobie zanęcić ku samą kukurydzą. Chcę samą kukurydzą, bo nie chcę na początku zbawić miliona klapaków. Taka mała spomba. Na początku się nie otwierała, teraz się, powiedzmy, że otwiera. Dobra, montujemy zestaw. Myku, myku, gdzie mój przypon, gdzie mój przypon? Nie, to jest od tego. Dobra, chwila zeszła z bombką, no ale, ale jakoś tam wyspombował. Rywa się jeszcze? Halo? A, 10 minut aż, kurde. Zakładamy Ringersa na dzień dobry. Zakładamy Ringersa. O, cyk, to na razie tu. To pewnie jest teraz już suche, to musimy namoczyć. Mocno pije. Niestety, kiedy zanęta, to dużo pije. Trzeba zadbać o to. Spomp, spomp, boże, bombka uzbrojona. Pyk, na razie dam dwa ziarna kukurydzy. I tu będę łowił w drugą stronę, bo tu mówiłem, że w prawo ciężko. Więc sobie celujemy. Pyk. Mniej więcej widzę, gdzie. I sobie tam będę rzucał z pombem. Cyk, cyk, cyk. Dobra, dobra, strzelamy sobie na bombkę tu po lewej. Pyk, elegancko w słońcu siedzę, słońce wychodzi, dlatego cieplutko się robi, ale mi się zrymowało. Prawa metoda, sobie przerzucam pomalutku, pomalutku. Może coś tam się obudzi za jakiś czas. A lewa strona po kilka ziarenek i prowokujemy te ryby. Nie jest to daleko, ale fajnie to tak między dwoma stanowiskami akurat, gdzie z tamtego stanowiska nie ma dojścia, a z tego właśnie jest. Tak więc czekamy. Dobra, cały czas nic, cały czas nic. Jednak ten minusik nam tu troszkę namieszał, podejrzewam. Ta ryba gdzieś cofnęła się głębiej i teraz pytanie, czy ona tu gdzieś podejdzie później. No ale tak dla pewności, chociaż nie mam żadnych wskazań na plecionce,
ale zmienię tak dla formalności na jedną kulkę, zobaczymy, bo już się robi coraz cieplej, słońce idzie coraz wyżej, ale niestety w braniach to nie jest przełożenie. Akurat człowiek jedzie raz w tygodniu na ryby, w ten dzień jest minus, inne dni 10 stopni, no ale dzisiaj musiał być minus, a co tam. Dobra, rzucimy i zobaczymy z inną przynętą, taką krwistą. Co to jest? Sosy kabanos. No a tu z lewej sobie dalej podstrzeliwuję na tą moją cudowną bomb feeder. No i za dużo. Mam nadzieję, że jak się woda trochę przygrzeje, to tam już papu będzie narzucane i coś tam podejdzie. No, czekamy. Nic więcej nie pokażę, nic więcej nie powiem. Trzymać kciuki. Oj, spięła się. Ale ładna ryba była. Kurde, zapatrzałem się. Półtorej godziny nic się nie działo i się zapatrzałem, no. No ale trudno. Trudno, ale coś tam się już zaplumkało. Jako, że dalej nic, dosypałem więcej metod miksa, żeby przy rzucie zrobić większą chmurę. Czyli pomijałem metod miksa, tu się okazuje, że metod miksa dosypałem, żeby jednak przy opadzie tam się coś się tam więcej zadziało niż z samego peletu i troszeczkę metod miksa, więc dosypałem więcej. No, więc dosypałem więcej, żeby to coś tam się zadziało. A bombka standardowo też nic. Pyrkam, strzelam. Dalej nic się nie dzieje. Jeden jakiś tam chyba leszczyk spadł i to jeszcze jakieś branie z opadu. I to w sumie wszystko, co dzisiaj mnie zaszczyciło. Więc jednak ta zimna noc trochę tutaj nam namieszała. Ale walczymy. Branie na bombkę. Ale jaki mały ty. Ty, ale przypadkowo. Nie, je. Co za gość. A czemu na drugą nie bierzesz? Tam wstawiło, wiesz, dwa kijki, byś tylko wędkę. Rewelacja. To jest karp. Michał, rewelacja. To jest kulp. Jak nic. Michał. Spokojnie, trzeba go wyciągnąć. Ale idzie mi zielsko. No, będzie. On mi idzie w zielsko, wiesz. Muszę go trochę zapompować. Weź podbierak, no. Tylko jak będziesz go wyciągał, to nie podnoś do góry, dobra? Tak, czekaj, bo mi poszedł zielsko. O, człowieku, patrz. Mocny. Ja pójdę tu niżej. Jak go muszę stąd wyciągnąć. O, muszę go stąd wyciągnąć, bo tam jest tyle zaczepów, że... O, go muszę wyciągnąć. Wiesz, jak będziesz go do góry podciągał, nie? No. Michał? To nie podnoś go, tylko do siebie zsuwaj, nie? No, żeby nie połamać tego, nie? Dobra, mam go już blisko. Już go mam blisko, Michał. Już jest przy brzegu. Już go mam, Michał, przy brzegu. Już jest przy brzegu. Jest, karp. Nieduży. Zarybieniówka. Nie. Źle. Teraz. Do góry? Dobra, stój. Nie podnoś. I bokiem. Owszem. Dobra, rewelacja mi. Zarybieniówka, ale ciężki. Najedzony jest. Gdzie się wczepił? O, jeszcze. Jeszcze się rzuca. O ty, dziadku. Chodź tu. Gdzieś ty się wczepił. Ładny. Spróbujemy go jeszcze zaprezentować. O, chodź tu. O, rzuca się. No nie jest duży. O, taki zarybieniówek. Ale ma z kilo półtorej, dwa. Oh, dobra, wypuszczamy. Piękny kart, ale się. Dopiero na co? Opa. Oh. Dopiero wziął na osmo, patrzcie. Znaczy, Boże, osmo, na alienka. Dobra, gotowy? Trzymaj się, panie karpiu. What? Powiemy na komentarze. Ile baterii? 20%. To musimy szybko odpowiadać. Odpowiemy na film Feder Bomb w akcji. Kill Bill czary mary, łomatka. O Boże. Ten znowu do mnie pisze.
Ile dawałeś za krzesło z podpórkami na wędkę i stolik? To ci odpisałem 650, 750 z podpórką, boże ze stolikiem i z tą miseczką. A resztę kupiłem. Federarm chyba 80 dekatlonu i tak dalej. Dariusz Agodziński. Bardzo fajny film, tak na luzie, ze sporą dozą ciekawostek. Gdzie tu ciekawostki? A jaka ta proca na filmie, jeśli można wiedzieć, to ci napisałem Stonefall Pro Match 1. Wasyl Dor. Siemaneczko, jaki numer haczyka masz na metodę igłę? Haczyk 10, igła 7 mm. Multiwędkarz. Kiedyś był król wód krump, teraz łopata. Dokładnie, teraz król łopat. Szef. Jesz se. Dużo nauki przed tobą, wędkarsk. Nie wiem przed kim ta nauka, ale no dobra. 1 plus 1, 28.08.2022, wtedy ja byłem ostatnio na rybach, także twoje 9 dni się chowa. Ale już w tą niedzielę zawody na Maślance, trzeba coś w tygodniu jeszcze wyskoczyć. A, słynna Maślanka, no wyskakuj, tyle dni bez ryb, nie bez szans. Kamil Wiśniewski, może już czas zapodać filmik z innej dziedziny, może spin, może już nawet ta rzeka. No nie wiem, pisałem ci, że na razie to jakbym jechał nawet na spina, czy na rzekę, czy na coś, to tak... No nie chce mi się. Może mi się zachce. Zobaczymy. Andrzej G. Witam i widzę kolega... Widzę, że kolega do wędek wrócił? Jakich wędek? Wyjaśnij, Andrzej. Fajnie połapane tak na połowie... Tak na połowie października. Z bombką ja jednak zaczekam na pierwsze dni ciepła 2023. Jak tobie i Tomkowi nie wyszło tam, gdzie mi początkującemu wyjdzie. No na razie nie wyszło. No zobaczysz, w sumie w poprzednim filmie widziałeś. A dzisiaj na bombkę tak, jeden leszczyk, więc bez szału. Maciej Misztela, ten Robinson to w rozmiarze 3000, tak. Kacper, można wiedzieć w jakiej okolicy są te wody? Zachodnio-pomorskie. Wodny łowca, zmieniaj wodę, już nudno się robi. Tam. Pozdro, według mnie powinieneś mieć więcej subskrypcji i wyświetleń. No, jest ile jest, małe kroczki. Argon Games, o jest, super, jesteś, nie zmieniaj się. Moim zdaniem twój kanał i okiem wędkarza i wędkarska jedziemy na ryby. To są kanały, na których się nauczyłem łapać na metodę. Polecam serdecznie, również siebie polecam. PS, jak się spisują kowrotki, czy polecisz jakąś plecionkę na metodę? Grubość i firma. No, ja użyłam akurat Mikado, to jest ta za trzy dychy, Nihoto czy jakoś tak. Innych nie używałam na razie, więc nie polecę. Ja używam tą, na razie spoko. No, a zobaczymy, może kiedyś będzie inna. No, a te kanały, co wymieniłeś, wszystkie spoko, jak najbardziej. No to tyle. No i mamy, panowie i panie, karpia. Nie jest duży, półtorej, dwa, jakoś tak pewnie, ale fajnie powalczył, fajnie szybko wyszedł. No i na metodę, na którą dzisiaj się nic nie działo, oprócz jednego brania, jeden chyba leszczyk, ale to gdzieś tam się spadł. Później gdzieś tam miałem jakieś dotknięcie. Później cisza, chyba 4 godziny, teraz coś na bombkę, jeden leszczyk. A tu z prawej strony straszna cisza, nie ma tych leszczyków. No ale ten karpi gdzieś tam wszedł przy okazji, no tam tego futru było, bo ja tam też kukurydzę wrzuciłem, to pewnie zbierał, to przy okazji wziął. No ale dobrze, chociaż to, tym bardziej, że w nocy było zero, rano było skrobanie szyb, więc ta ryba też inaczej zareagowała, podejrzewam, i to też trochę wyhamowało dzisiaj te brania, bo podejrzewam, że jakby było tak 10 w nocy, to by było to trochę ciekawiej. No ale zawsze coś, zawsze jakieś emocje. Ja tu mówiłem zawsze, że tu będzie brał. O, metoda zaczęła działać, o. Ale chyba płetwa. No zobacz, jak to się pozmieniało szybko. To się szybko pozmieniało. Witam, płetwala. O, taki wiesz. Nie, ładny. O, nie. Nie, ja sobie wezmę, spokojnie. Jak na płetwala, to ładny. No, jak na płetwala. No, taki trochę nabity, ale nie jest taki zły. Zobacz, alienek gdzieś odpalił. Ni stąd, ni zachód. Aj, teraz zaczęły brać czekać. Ale zawsze tak jest. Dobra, kończymy nierówną walkę. Tyle godzin. Zwątpiłem, ale tu Michał mówił. Będą brania, będą karpie. No i wykrakał, miał rację. Był karp, były leszcze. Nie, Michał, wykrakałeś? No, Michał wykrakał i bardzo dobrze, niespodziewanie ten karp, ale widać, że ta prawa strona chyba nie trafiona, tutaj za płytko, bo tutaj ta lewa, gdzie tak się już głębiej robi,
bo tam jakieś leszczyki były na Federbomba. Znaczy był jeden, ale niedużo było. A tu z prawej strony właśnie ten jeden karp, na początku jakiś tam leszczyk się wypiął, tam jakieś branie i to wszystko, co dzisiaj było. Muszę przemyśleć. Pewnie trochę mówię, ta temperatura, więc może nie będę kombinował, ale zobaczymy. Może już czas mniej sypać na początku. No, może mniej kukurydzy, ale to trzeba zobaczyć, przemyśleć na spokojnie. Ważne, że był kurb. Nieduży, ale był kurb. Szkoda, że ta pompka nie odpala, no ale myślę, że już będzie nieodpalająca ta pompka, bo już, no niestety, to nie ten czas. Może latem będzie lepiej. Do następnego, zostawcie to trzeba. Lecimy dalej.